Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play na kłopoty Pantera. Jesteśmy w obozie, czyli Wawa, gdzie no wszystko się tutaj pokrzaniło. Różowy, przepracowujesz się. Może byś wziął parę dni wolnego? Jak to? Przecież mamy poważne problemy. Problem. O, może masz rację. Wracaj do pracy. Ojenu. Jak dobrze, że wróciłeś. Odkryłem coś bardzo interesującego. Okazuje się, że Nigel... Nie można zapanować nad dziećmi. Zginęły wszystkie zapasy. Moje deskolotki, moje hopskoki zniknęły. Nie ma też większości jedzenia, a dzieci i tak nie jedzą nawet tego, co zostało. Są rozdrażnione i agresywne. Stało się coś bardzo złego. Musisz odkryć przyczynę tego wszystkiego. Auć. Chcę zrobić roll. Nie mogę tu nic kliknąć. Aha! Mogę tylko sobie iść tutaj do domków, nie mogę nic innego zrobić. Nie ma Nigela, ale oczywiście... Bajer! Chcę wiedzieć więcej. Co? Gdzie fajne? Gdzie jest fajne? Co to jest za jakieś... Bajer! Chcę wiedzieć więcej. Nie. Chyba się fochnę. Ale jeszcze tak porządnie fochnę. Jak gdzieś to było, że mogłem kliknąć. Aha, ja na siebie mogę kliknąć. Chcesz coś ma? Pocztówka od... Aha. No, teraz to ma sens. Patrz. Znalazłem pocztówkę. Niby od Nigela, ale pełno tu błędów ortograficznych. Nigel jest przecież bardzo dobry z ortografii. I spójrz na stempel pocztowy. Wysłano ją przed rozpoczęciem obozu. No. Hieroglify. Spójrz na tę kartkę od Chion. Napisane jest... Nie tutaj. Czuję, że zbliża się niebezpieczeństwo. Schowaj to wszystko pod obluzowanymi deskami w składziku. Dobra. A więc po to były te obluzowane deski. O, Nigel. Siema, Nigel. Czego chcesz? Przywiozłem coś z Anglii. Czyjegoś najlepszego przyjaciela. O nie. Dobra, masz Nigel swojego geja. Co to jest? Twój przyjaciel Guy Fawkes. Co to jest? Większość angielskich dzieci pali lalki Guya, ale nie ty, bo ty kochasz swojego. Dlaczego on ma zapałki? Guya Fawkesa. No, jaki smutny. Gówniarz. Wohen lei ze ginger fugeni ginger hamburger jen. Wohen lei ze ginger fugeni ginger hamburger jen. Wohen lei ze ginger. Ej, no nie wchodź mi w kadr. Tu się nagrywa, hello. Dobra, weźmy tutaj. Nie pamiętam, jaki był kod. Chyba 1911, coś w tym stylu. Dobra. Sekretna skrytka. To tutaj von Główkę kazał mi wszystko schować. No to zrobimy jak nam każe, więc damy tutaj hieroglify. Pocztówka Nigela. Nie, dobra, Nigela, nie będę już taki zły. No i idziemy. A co to było? O tym mały. Von Główkę! Cześć! Gdzie jesteś? W składziku. No to wychodź! Nie mogę! Kumoken mnie zamknął! Rany! Zaraz tam będę! Różowy!
Musimy odnaleźć Yung Li. Jest w strasznym stanie. Wiesz co, zauważyłem, że chyba to nie jest profesor, którego znamy. A nie, dobra, co bym to... Burzowy, proszę, znajdź Yung Li. Boże, stary, mniej kawy. Więc dobra, po prostu szukamy. Więc tak, możemy sprawdzać pod łóżkiem i za kontuarem. Chyba. Tak, za kontuarem też. Sprawdźmy pod łóżkiem. I? Co tam będzie? O Boże! That's face. Ale nie, jak byłem mały, to się na serio tego wystraszyłem. No więc szukamy tak po kolei. To jest chyba Azja? Nie. Czegoś na pewno. Zobacz, czy to jest Yung Li? Tu. Skarpetka. No cóż. No bywa. Nic. Nie będę tego dotykał w ogóle, żeby Bayer dowiedzieć się o tym czegoś więcej. Ja nie chcę się o tym dowiadywać czegoś więcej. Ja chcę powiedzieć, że to jest fajne. O, pizza. Wielka stopa. Swoją drogą, to nie żeby co, ale ja pamiętam, gdzie jest Yung Li. To jest chyba w tym albo w tym domku. I po prostu ja to sprawdzam tak, żeby zobaczyć, czy jest tu jakiś może easter egg albo coś w tym stylu. O, a tu jest inaczej, lel. Misio! Ej, no, nie chowaj misia. Nie wiem, czy w ogóle za tym kontuarem można cokolwiek kiedykolwiek znaleźć. Ale no dobra. Teraz byliśmy tu, więc tu teraz idziemy. Tu będzie Chiny? Nie, tu jest... Australia chyba? Nie wiem, ja się nie znam na krajach. Ja jestem słaby z geografii. A tu chyba będzie? Yung Li? Nie, czapeczka. Lol. Ciekawe kogo. Nie no, nie wiem, nie pytajcie się mnie o flagi. Ja jestem słaby z geografii. Jej. Tu będzie Yung Li? To już sprawdziliśmy wszystko. To już musi być na 100%. O! No i jest, ale... Badass. Lel? Co on powiedział? Nie mam pojęcia. Jak wszystkie dzieci na obozie, Yung Li powinien znać kilka języków. Ale teraz mówi tylko po chińsku. No. I co zrobimy? Zapisałem cię na intensywny, jednodniowy kurs chińskiego. Bosko! Będę poliglotą. A gdzie? W Chinach! Bliżej nie mogłeś. No w sumie. Wochen lei, cai xingqi, er fui gei ni, yin qian han bao de qian. Jak wrócę, też ci tak powiem. O Jezu, ale groźba. Nie, dobra, to też ci tak powiem. Dobra, więc teraz lecimy do Chin. Więc Chin, to wydaje mi się, że to będzie to. Tak, o, za pierwszym razem, nice. No i latymy do Chin. Proszę usiąść i zapiąć pasy. Samolot zaraz wystartuje. Ja już słyszę, że leci. Ja chcę wyskoczyć już. I tak wyskakuje i myk na pas startowy. Kołujemy na pas startowy. Wystartujemy, kiedy wszyscy pasażerowie zapną pasy. No dobra, zapinam te pasy. Już. Już? No dziękuję.
Nie będziemy oglądać telewizji. To jest tylko zadanie naszego czasu. Różowa Pantero. Dziękuję, że wybrałeś linię L-główkę. Będziemy lecieć na wysokości 13 tysięcy metrów. Gdy zakończymy wznoszenie, będziesz mógł rozpiąć pasy i pokręcić się po kabinie. Skaczemy! Czy teraz będzie epicka scena? Czy nie? Błagam, żeby było. Błagam, żeby była. Błagam, żeby była. Błagam, żeby była. Błagam, żeby była. God damn it. Że jesteś? Przygotuj się szybko! Zaraz wychodzisz! No więc musimy się przygotować do występu. I tak, ten gość, co otworzył drugi drzwi, to do niego musieliśmy, że tak powiem, iść na ten nasz kurs. Psią. Doskonale! Pięknie. Twoja twarz to arcydzieło! Nie mrugaj, bo rozmarzą ci się oczy! Lel. Za to, że nie musisz się o to bać nawet. Leży idealnie! No to wychodzimy. Nie musimy tu śpiewać, no i... Dla kotka, no niestety. O. Jaki ochroniarz w ogóle. Niezły śpiewak. Bees! O. Mortal Kombat. Nic nie mówiłeś, że będą psy. Wiesz, że panicznie boję się psów. Popełniłeś wielki błąd? Nie trzeba było tu przychodzić? Nie, stary. To ty jesteś w błędzie. Znam kung fu. Ten Boże. Głos podoba mi się bardziej niż mój prawdziwy głos. Nie rozumiem. No i pupa. Ten dźwięk, dobra. Co musimy zrobić? Weźmy to. O, i nóż. To się nazywa skill. No i teraz używamy szabli na linach. Dobra, przestań się tak popsuć. Ale dostał! O kurde! Pcią! Szczurkowatego mamy z głowy. Dobra. No rzuć mi to! Jak wymacał. Znaczy, wiem co to jest, ale to animacja. Nie trzeba było robić szczurkowi krzywdy. Zrobiłeś śmiertelny błąd. Szczurek będzie bardzo zły na ciebie. A jeśli ja cię nie dorwę, szczurek będzie też bardzo zły na mnie. Więc muszę cię dorwać. Dobra, dorwij mnie. Teraz? Mam trochę czasu, więc może być teraz. Ja też mam trochę czasu. Dobra, zaczynamy. Ale no wiem, że trzeba było ciebie wpierw.
Finish him! Ciemno mi, ty deraniu, nic nie widzę. Przykro. Cicho, Lema? Ja nie bardzo cicho, Lema. Jak jesteś? No, nie. To dla mnie zaszczyt, że cię poznałem. Czy mogę zaprosić cię do siebie na kolację? Ależ oczywiście. No to zapraszam. Wangli? Namczak? Chodźcie. No, łampczak. No dobra, no i teraz z teatru jesteśmy oczywiście w Chinach. Idziemy teraz do domku tej rodzinki. Licznej z tego co widzę. Czy nie rok? A dla mnie miejsce gdzie? Chodźmy z tą pewnią. Michał, witam słynną różową gwiazdę chińskiej opery. Zapraszam do stołu. Kolacja prawie gotowa. No gdyby nie twoja rodzinka, to bym sobie usiadł przy stole. Lel. Usiądź na krześle. No nie, kurde. Na dupie sobie usiądę. To. Do nasi przodkowie. To matka matki, matki mojej matki. Mówiliśmy na nią, mamo. Matka matki mojej matki. Mówiliśmy na nią, mamo. O, ptaszek. Później pobawisz się z ptaszkiem. Jedzenie z tymi książę. Później pobawisz się z ptaszkiem. Mój ptaszek. Później pobawisz się z ptaszkiem. Dobra, usiądźmy. Więc... I zjedzmy. Bardzo źle gotuję. Na pewno nie będzie ci smakować. Na pewno będzie. Bardzo, bardzo źle. Ohydny smak. Poważnie takie niedobre? Nie, to typowa chińska cecha. Przesadna skromność. To jest pyszne, niesamowite. W życiu nie jadłem. Próbowaliście tego? Niebo w gębie. Niech cię uściskam. Coś wspaniałego. Bez smaku. Ze smakiem, z pysznym smakiem, super smakiem. Jak mi poszło? Nawet za dobrze. No i już na pewno ciebie nie ma. No, bo zaróżowiła się. Ha, ha, śmieszne. O, ja też tak kiedyś powinienem zrobić. W sensie z posprzątaniem stołu tak... Myk! No, i posprzątany stół. Pieniądze szczęścia na chiński nowy rok to moje! A nie podziel się. Jezu, jaka hamowa. Zamknięte. Przychodzi do czegoś domu i tak... Pograjmy na pianinie. Bardzo źle mówimy w twoim języku. Moja córka, Liping, prawie w ogóle go nie zna i bardzo źle gra na pianinie. W takim razie chętnie posłucham. Lel. Nie słyszę teraz, serio.
Tak, coś chciałem jeszcze powiedzieć, ale zapomniałem oczywiście, bo ja jestem sobą przecież. No dobra, jedziemy. Dokąd się wybierasz? Serio? Łe. Kąpciło. O, to jest coś białego. Chudziutki jesteś. Co nie? Nice. To damy tutaj. Because of... Sek. Haha! O, Jungli. Kto to jest? To syn mojego brata Jungli. Rodzinny geniusz. Bardzo, bardzo mądry. Pojechał na obóz dla geniuszy, który się nazywa Obóz Geniusz Wawa. Aha. Kiedy nie szlifuje swojego geniuszu, pomaga ojcu na farmie. Mieszka z nami, bo chodzi do najlepszej szkoły w Pekinie. Jego ojciec uprawia ryż. Źle mówi po waszemu. Ale pewnie ma dobry ryż. Musisz pojechać na jego farmę, odwiedzić jego ryż. Przyniesiesz mu szczęście. Nie wiem, czy będę mógł przynieść mu szczęście. No, chyba że dacie mi jakąś dużą torbę. Żart! Ale suchar. Na piechotę za daleko. A co, rowerem też? A rowerem jest bliżej? Zamknięte. No to jadymy. Tak, tak. Powiedz. To będzie bliżej, co nie? Nie wypuszczam mojego ptaszka z klatki. On uciekł. Uciekł. Rozumiesz? Uciekł. Przepraszam. Dzięki za kolację. Do widzenia. Zaijian, czyli po chińsku do widzenia. Zaijian. Wszystkim. Zaijian. Zaijian. Ale... Uciekł! Słyszysz? Uciekł! Nigdy nie wypuszczam mojego ptaszka. Nigdy nie wypuszczam mojego ptaszka, o Boże! Bzium. Bzium. Normalnie Tour de China. Bo i tutaj nagle taki rozpędzony. Bzium. Ała. No, na Tour de France to się nie załapiesz. O, weźmiemy sobie to. Gdzie mógłbym znaleźć ojca Jungli? Poszedł pracować na polu ryżowym. Ale czekaj, on wróci. Kurde, ile tu Chińczyków zna język polski. Ja nie mogę. O nie! O nie, pranie mi odpłynęło. Pomożesz? Spróbuję. O nie. O Jezu, co zrobiłem? Nie! Dobra. O nie, pranie mi odpłynęło. Pomożesz? Ten sztuczny akcent chiński. O, wygląda na to, że są tu pijawki. No tak, no szczegół. Wygląda na to, że są tu pijawki. Lecę! No i wszystko mi wypije. Całą krew. Dam mu te otrębki. Chodź tu, ptaszku. Też się nie wypuszczę. Zwierzątko tego dzieciaka, ale się chłopak ucieszy. Bo jego ptaszek wreszcie wyszedł na świat. Jestem okrutny. Mogę z tobą pogadać? O, to za nieszczęście. Miałem przynieść do domu kadzidełka, ale nigdzie nie mogłem ich dostać. Dziś mamy w domu rodzinną modlitwę. Jeśli nie przyniosę kadzidełek, moja mama będzie niezadowolona.
Nie łam się, spróbuję ci pomóc, obiecuję. Tu ich nie dostaniesz. Pytałem wszędzie, a do miasta za daleko na piechotę. Ale no hop, ja mam rower. Jest bliżej. Dobra, jedziemy tam do tamtej rodziny, oddać mu ptaszka. Nie, jestem okrutnym po prostu. Pokażę mu mojego ptaszka. Aha, i przez wodę. No dobra, dobra. Powiedzmy, z kimś leci. Nie smuć się. Mam w łapie twojego ptaszka, obozę. Znalazłem coś, co chyba ci uciekło. Oddawaj, ptaka. Cześć, Frank. Co powiedziałeś? Przepraszam, że wypuściłem Franka. Nie ty. Ja. Powiedział? Dziękuję. Proszę bardzo. Ciu. Kreska. Musisz pojechać na jego farmę. Odwiedzić jego... Dobra. Odwiedzę jego ryb. Do widzenia, wielkie siasie. Na razie, skarbie. Kto to był? Ej, ja się serio pytam, kto to był? Czy to ten wielki mur? Dobra, dobra, to już jest nie. To jest chyba kadzidełko. Trafiłem? Trafiłem, nice. Pciągnę. Dziękuję, bardzo dziękuję. Proszę, weź mój kapelusz. Co? To rzęs. Dobra, więc teraz pyk. I jadymy po... po te getry, czy jak to tam jest coś... No i tak się jeździ, kurde. Jakaś minigierka z tego powinna być. No i mamy getry. Raczej spodenki, nie. O nie! Kapelusz mi odpłynął. Pomożesz? Nie, to się... Dzięki. Jak ja ci się odwdzięczę. Nie dasz rady. Widzisz, w USA garze aktorów. Zresztą nieważne. Twoje podziękowania mi wystarczą. Jeszcze raz dziękuję. Teraz to już przepłaciłaś. Wiem, o co ci chodzi, Pantera. Myślimy tak samo. O, jakiś dziadek. Czy ty... Wielowiekowa metoda uprawiania ryżu. Nienowoczesna. Bardzo nienowoczesna. Zabawny różowy cudzoziemce. Pewnie praca na kolanach wydaje ci się głupia. Nieprawda. Oj, syn, to jest bystrzak. Potrafisz żyć w dwóch światach. Twoim i moim. Pojechał na obóz, czyli kuła, poznać inne mądre dzieci. Zna ich języki i rozmawia z nimi o przyszłości. A jakie zna języki? Chiński, angielski i rosyjski. Dogada się też po hebrajsku. Naprawdę? Ale najlepiej zna chiński. Nie, angielski. Od małego chodzi do angielskich szkół. Był nawet w angielskim przedszkolu. Zostanie ważnym chińskim dyplomatą. To dziwne. Masz szczęśliwą rękę? Sprawisz, że zbiorę duże plony? Mam nadzieję. Jesteś gwiazdą chińskiej opery? Nie do końca. No to zaśpiewaj coś dla mojego ryżu. Ale ja... Proszę. I sam.
A ty mała! Mogę cię o coś spytać? Co to znaczy wochen lei zai xingfi erfugeini antian panbao dektian? To znaczy za dzisiejszego hamburgera zapłacę ci we wtorek. He? Halo? Dyżowy! Właśnie rozmawiałem z ojcem Jungli, który powiedział, że jego synek zna 4 języki, a najlepiej angielski. Różowy? Indrani chce z tobą rozmawiać. Daj mi to! Różowa pantera? Przed wyjazdem chciałam zanieść nagietki na grób mojego dziadka. Nie zdążyłam, bo samolot przyleciał za wcześnie. Dziadek leży na hinduskim cmentarzu w moim mieście, Varanasi. Czy zaniesiesz kwiaty na jego grób? Jeśli nie, sama tam pojadę! Indrani, ja... Teraz! Zrób to teraz! Jak powiem rodzicom, że nie chciałeś mi wyświadczyć tak drobnej przysługi, to pożegnasz się z robotą! Rozumiesz? Wywalą cię! O, nie musisz się tak śpieszyć! Dziękuję! Taka drobna robota. No to chyba jadę do Varanasi. Varanasi? W Indiach. Omega. Ominąłem jakąś piosenkę. Ominąłem piosenkę! O nie! Piosenki. Ze zmiany pliku Let's Play? Tak. O! To tak sobie ją otworzymy. Jest Chińczykiem, to kupa. Jeśli od każdego Chińczyka dostalibyście po złotówce, bylibyście bogaci, jak nie wiem co! Bardzo bogaci. Ciekawe, jaki Chińczyk by mi dał złotówkę. Dobra, mam nadzieję, że się zapisało wszystko. Jako a songs? Nie. Tak, więc tak, ludzie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie cześć. Pa, pa.